Diagnostyka i leczenie zachowawcze oraz zabiegowe schorzeń układu moczowego od teraz będzie się odbywało w bardziej komfortowych warunkach. W Suwalskim Szpitalu oddano do użytku nową urologię. Na zmodernizowany i doposażony w nowoczesny sprzęt oddział czekali zarówno pacjenci, jak i personel szpitala. Wreszcie udało się zrealizować jedną z najbardziej palących potrzeb pacjentów cierpiących na choroby układu moczowego. Całkowity koszt adaptacji wyniósł prawie 2 miliony złotych. Z tej kwoty udało się też wygospodarować środki na 25 łóżek szpitalnych z materacami i szafkami przyłóżkowymi. Wyposażono salę zabiegową, zakupiono nowoczesny sprzęt do dezynfekcji termicznej, narzędzi i naczyń medycznych. Oddział ma też do dyspozycji nowoczesny sprzęt. 11 sal chorych. 11. Sprzęt będzie przeniesiony z oddziału, który w tej chwili funkcjonuje. I dyrektor jesteśmy w trakcie zakupu nowego sprzętu, endoskopowego głównie. Oddział urologii ma do dyspozycji ponad 500 metrów kwadratowych powierzchni. Nowoczesne ułożenie, dwułóżkowe sale z toaletami, tego do tej pory nie mieliśmy. 25 łóżek. Znaczy, oddział działa, tylko na innym piętrze szpitala. Tu musi być skończone, że tak powiem, jeszcze ten sekcja oficjalna zamknięta i wtedy przeniesiemy oddział z 5. piętra. I kiedy to nastąpi? W tym tygodniu prawdopodobnie, albo na początku przyszłego. Inwestycja została też wsparta finansowo, między innymi przez lokalnych przedsiębiorców, a także samorząd suwalski.